Dzień dobry, witam serdecznie na webinarze No Time. Dzisiaj zademonstruję Wam, jak zepsuć zegarek. Ale zanim przystąpimy do tej czynności, kilka słów wstępu opowiem tutaj o kontekście tego działania. Moje prace, głównie hominidy, małpoludy, tematy z przeszłości. Z drugiej strony dosyć nowoczesna forma, kreska. I to taki daje razem niejednoznaczny czas. Kiedy latem zeszłego roku byłem w Suwałkach, zwiedzałem to urocze miasto, ten taki zawieszony ponad czasem rynek, kamieniczki, nocowałem w klasztorze pokamedulskim na Wigrach, no to poczułem, że pomiędzy tymi moimi pracami i tym miejscem jest wspólny mianownik. Właśnie niedookreślony, nieoczywisty, niejednoznaczny czas. Swoją drogą polecam pobyt w tym uroczym miejscu przez lata. Był to ośrodek wypoczynkowy dla artystów. Nocowanie w mnisich eremach to jest ciekawe ponadczasowe właśnie doświadczenie. Czas to fundament codzienności. Czas z jednej strony organizuje naszą rzeczywistość, z drugiej strony no jest trochę takim utrapieniem, no, jest takim ograniczeniem. Z jednej strony zaleta, z drugiej strony coś, z czym się na co dzień borykamy, brakuje go. I tutaj tą kwestią tego czasu w ramach tego projektu No Time chciałbym się właśnie zająć. Tak jak ja patrzę na rolę artysty, no to jest nią takie trochę polemizowanie z rzeczywistością. Jakby wkładanie kija w szprychy, odwracanie kota ogonem, polemizowanie z aksjomatami. Takim aksjomatem właśnie jest czas. No i z tych właśnie czynników razem wziął się pomysł na wystawę No Time. Przygotowując się do projektu, eksplorując ten temat, dowiedziałem się, nie jest to chyba taka prawda oczywista i powszechna, że według współcześnie obowiązującej nauki czas nie istniał zawsze. Mianowicie zaczął się on według fizyków 13 miliardów 800 milionów lat temu. Istnieje również zjawisko zwane dylatacją czasu. Czas, jak się okazuje, jest względny w zależności od prędkości. Przy większych prędkościach czas płynie wolniej. To zostało wymyślone jako teoria przez Einsteina, a potem potwierdzone w działaniach empirycznych. Więc czas nie jest tak absolutnie niepodważalny, jak można by było od niego oczekiwać, lub też jakby jest inaczej niż to wynika z obowiązującej percepcji. No właśnie, pytanie, czy tutaj na Ziemi dałoby się w jakiś sposób wpłynąć na ten czas, zwolnić go lub przyspieszyć? No zapraszam do takiego eksperymentu, który jest zasadniczym częścią tego webinarium, czyli jak zepsuć zegarek. Jak widzicie tutaj, są różne możliwości rozprawiania się z zegarkami i z czasem. Tutaj jakoś z żywicą, czy tutaj bardziej radykalnie wymontowane rzeczy.
różne są metody, tak, i różne są podejścia i szkoły. No z tego, co udało mi się zorientować i dojść do wniosku, taką jest jedną z takich metod najbardziej, bym powiedział, skutecznych, a jednocześnie dość prostych, jest przepiłowanie zegarka. No to cóż, no to może przystąpmy do tej czynności i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No jak Państwo widzicie tutaj, drodzy widzowie, mamy i madełko, piłkę, to elegancko idzie, obudowa jest metalowa, ale bardzo dobrze przyjmuje zęby piły, no i to dosyć fajnie sobie idzie. Więc szacuję, że żeby skutecznie zepsuć taki budzik, no to myślę, że pół godziny piłowania i po sprawie. Jakby uda się go zepsuć na tyle skutecznie, że z pewnością nie da się go naprawić i można wręcz nawet udzielić gwarancji, że pozostanie zepsuty przez na przykład najbliższe 12 miesięcy lub też dłużej. Jeśli chodzi o te działanie, ten eksperyment, to oczywiście ta zabawa, nie wiadomo do czego to prowadzi i dokąd to prowadzi. Jakby, jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że ważne jest, żeby próbować eksplorować rzeczywistość i dotykać rzeczy, które na pierwszy rzut oka są nienaruszalne i niepodważalne, i zapraszam Was właśnie do takiej zabawy. Właśnie usługę odwróconego zegarmistrza również będę świadczył w ramach wystawy No Time w Suwałkach w Galerii Sztuki Stara Łaźnia, gdzie ta wystawa będzie miała miejsce od 18 lutego. Wernisaż o godzinie 18:00, serdecznie zapraszam, a wystawa potrwa do 3 kwietnia, także półtora miesiąca jest, żeby ją zobaczyć. No i tam też będzie można sobie albo samodzielnie, albo z moją pomocą taki zegarek zepsuć. No też zdradzę Wam, że w ramach promocji tej wystawy, bo do wystawy jeszcze około 3 tygodnie, będę wystawiał te zepsute zegarki na sprzedaż za jakieś prawdopodobnie dosyć absurdalnie wysokie kwoty. Celem jest przyciągnięcie uwagi do tego tematu, do tego zagadnienia, zwrócenie uwagi na ten obszar. No i na potrzeby tego projektu właśnie stworzyłem taką własną markę zegarków No Time. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, może troszeczkę podpiłuję jeszcze. Praktyczne też na pewno są tutaj aspekty bardzo cenne dla odbiorców. Dosyć dobrze to idzie oczywiście. Tutaj dochodzimy do szybki. No dobra. Co jeszcze chciałem powiedzieć ważnego? Mianowicie, że dla mnie też ten projekt jest o tyle przyjemny i ciekawy, że on ma charakter retrospektywny. W dzieciństwie
jako kilkulatek rozkręcałem z pasją zabawki, zaglądałem do środka, robiłem takie różne właśnie eksperymenty. Potem oczywiście te zabawki ciężko było skręcić, no moi rodzice byli bardzo wyrozumiali. Przy okazji serdecznie ich pozdrawiam, może akurat oglądają. Więc tutaj pracując nad tym projektem miałem okazję trochę zanurzyć się w ten dawny świat. I w związku też z tym bardzo mi miło ogłosić, że Galeria Sztuki Stara Łaźnia zdecydowała się tutaj w ramach projektu przeprowadzić z dziećmi warsztaty z psucia zegarków. Także przy okazji mam prośbę i apel, korzystając z okazji, nadsyłajcie do mnie zegarki niepotrzebne, bo one zostaną przekazane właśnie na te warsztaty i na nich wykorzystane. Turmącka 22, lokal 1101 03436 Warszawa. Więc taka serdeczna prośba, jak ktoś ma niepotrzebny zegarek, to proszę o przesłanie. No właśnie, co jeszcze by należało powiedzieć? Może jeszcze odrobinkę podpiłuję. Co jeszcze należałoby powiedzieć? Jak to wszystko, jak ten czas ma się do moich prac jeszcze? Ja mam takie spojrzenie na to, że te obrazy przodków, czy to maski, czy właśnie jakieś portrety, które maluję, hipotetycznych przodków, czy portrety przyjaciół, których obsadzam w rolach przodków, łączą się dla mnie z takim spojrzeniem, że niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że od 1500 roku, czyli w ciągu ostatnich 500 lat, żebym ja zaistniał, musiało się złożyć na to około 1 000 000 przodków, czyli 1 000 000 ludzi tworzy mnie. Oczywiście oni dali też początek istnieniu 1 000 000 innych ludzi. Ale mam takie wrażenie, że mamy jako ludzie ze sobą znacznie więcej wspólnego niż na pierwszy rzut oka nam się wydaje. Żyjemy i umieramy, przeżywamy te same emocje w gruncie rzeczy. Żyjemy na malutkiej planecie zawieszonej w bezkresnym kosmosie. To wszystko powoduje, że właśnie wydaje mi się, że być może patrząc na portrety takich przodków, trochę patrzymy jakby w lustra i tak sobie myślę, że może czas w tym sensie nie istnieje i może dlatego właśnie go nie mamy. Zapraszam serdecznie na wystawę No Time do Suwałk. Wernisaż 18 lutego, godzina 18. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę, a ja wracam do piłowania zegarka. Dziękuję i pozdrawiam.